Kochani, dzisiejsza Ewangelia przynosi przepiękną opowieść, przypowieść o wdowie i o sędzim. Dwie postaci, z których ta druga to oczywiście bohater negatywny. Żeby dobrze zrozumieć, co Pan Jezus chciał, jaki efekt chciał uzyskać, opowiadając taką przypowieść, trzeba by najpierw uwzględnić tło kulturowe. Otóż ta przypowieść skonstruowana jest na pewnym kontraście pomiędzy przedstawicielami nizin społecznych i absolutnych wyżyn. Na tym dolnym pokładzie znajduje się właśnie rzeczona kobieta, wdowa. Nie dość, że była kobietą, to była jeszcze wdową. Trzeba dobrze zrozumieć, status kobiet w tamtych czasach nie był do pozazdroszczenia. Kobieta nie mogła publicznie się wypowiadać, nie mogła brać udziału w jakichś publicznych zgromadzeniach na zasadzie osoby decyzyjnej. To mąż był jej tubą, to on w jej imieniu mógł się wypowiedzieć, a jeśli męża jeszcze nie miała, to albo ojciec, albo brat. W każdym razie kobieta nie miała głosu na niwie publicznej. Kiedy niestety stawała się, straciła szansę na powtórny ożenek, była również, otrzymywała status wdowy. To trzeba bardzo jasno zrozumieć, że wdową zostawała kobieta nie wtedy, kiedy traciła męża wskutek zgonu tego drugiego, ale wtedy, kiedy żaden z braci zmarłego nie chciał jej wziąć za żonę. Wtedy stawała się, można powiedzieć, bezpaństwowcem jakby, na ziemi niczyjej pomiędzy jedną rodziną, tą, z której wyszła, i tą, do której dołączyła w momencie ślubu. Status wdów był nie do pozazdroszczenia, a jeszcze było wielu niecnych ludzi, którzy wykorzystywali właśnie tą taką bezradność, także w sensie prawnym, bezradność wdów. Pismo Święte Starego Testamentu pełne jest różnego rodzaju przestróg i takiego gromkiej skargi przeciwko ludziom tak niecnym, którzy chcieliby uprzykrzyć jeszcze życie wdowom, bądź przybyszom, czy też sierotom. Ale jednak prawdopodobnie te praktyki miały miejsce na co dzień. I oto w tej przypowieści naszej, na tych nizinach społecznych, mamy tutaj ubogą wdowę, która szuka sprawiedliwości. Ewidentnie ktoś nastaje na jej stan obecny i usiłuje jeszcze bardziej uprzykrzyć życie. A prawdopodobnie dlatego, że znalazł sobie sędziego, który chętnie przyjął coś pod stołem, to ten jego proceder stał się jeszcze łatwiejszy. I właśnie po drugiej stronie rzeczony sędzia. Ewangelista, Pan Jezus w tej przypowieści opisuje tę postać jako kogoś zepsutego, jako kogoś, kto, Boga się nie boi, z ludźmi się nie liczy, wydawałoby się zupełnie nie spełnia kryteriów, które powinny przyświecać temu zawodowi. W końcu zawód zaufania społecznego. Ale zrozumiemy więcej, jeśli uświadomimy sobie, że w tamtym czasie nie było żadnych szkół dla sędziów. Nikt nie kończył studiów prawniczych, nie udawał się na aplikację sędziowską, gdzie uczył się także pewnych standardów etycznych. Sędzią mógł zostać obywatel, który cieszył się jakimś szacunkiem z racji choćby zgromadzonego majątku albo z racji posiadanej mądrości. Takie osoby delegowano właśnie do sprawowania funkcji sędziowskich. Tak spontanicznie. Oni siadali wówczas w takich mniejszych lub większych gremiach u bram miejskich i tam rozstrzygali sprawy sporne. Ale bardzo często była pokusa, żeby, że tak powiem, przyjąć jakąś korzyść materialną na boku i stać się stronniczym w takim sądzie, rozstrzygnięciu, wydaniu werdyktu. I ewidentnie Pan Jezus mówi właśnie o takiej sytuacji. Nie dość, że wdowa jest w trudnej sytuacji, powiedziałbym, prawnej, to jeszcze sędzia, który przewodniczy temu jej procesowi, nie ma zamiaru być bezstronny, tylko właśnie raczej sprzyja temu, kto ma więcej pieniędzy. Cóż, w takiej sytuacji wdowa nie może liczyć na wiele, bo ona nic nie posiada. Dlatego przychodzi i głośno woła u drzwi, u bramy, u tego domostwa, tego sędziego. Już samo to, że ona publicznie woła, krzyczy, prosi, jest szokujące. Kobieta nie mogła publicznie się wypowiadać, nie mogła zabierać głosu. To było zachowanie nie do zaakceptowania. Pewnie wszyscy, którzy 2000 lat temu słuchali tej przypowieści, byli
jakoś zszokowani, truchleli na samą myśl o tym, że jakaś wdowa mogłaby przyjść i się awanturować pod drzwiami kogokolwiek. To było absolutnie nieakceptowalne społecznie, jako norma istnienia w społeczeństwie, no, to było absolutnie nieakceptowalne. Tymczasem wdowa ta absolutnie nie ma zamiaru zważać na konwenanse. Ona po prostu docieka sprawiedliwości, jest natrętna i tym natręctwem zdobywa sobie wreszcie przychylność sędziego. Sędzia, to może nas zdziwić, ale sędzia nie odgrywał tylko roli kogoś, kto bezstronnym arbitrem był. On mógł pełnić rolę jednocześnie sędziego, tego rozstrzygającego, jak i również w jednej osobie był albo oskarżycielem, albo obrońcą. I powiada sobie, no dobrze, wezmę w obronę tę biedną wdowę, bo rzeczywiście widzę, że ma rację. Skoro więc ten zły człowiek mógł się zdobyć na taki akt wspaniałomyślności, to co dopiero Pan Bóg? Ale z całej tej przypowieści wynika także tyle, że wdowa, może inaczej, wszyscy, którzy stanęliby po stronie wdowy wobec sytuacji beznadziejnej, powinni tak jak ona, spontanicznie, jakby bez zważania na konwenanse, na to, co ludzie powiedzą, właśnie być natrętnymi. To jest pierwszy jakby wątek, gdy chodzi o modlitwę. Natrętnym trzeba być. Drugi wątek wynika z pierwszego czytania dzisiejszego. Mamy tam Mojżesza, który prowadzi naród wybrany, to jest krótko po wyjściu z niewoli egipskiej i zanim jeszcze dotarli do góry Synaj, na drodze stanęli im Amalekici. Ci Amalekici, no, dzikie plemiona pustynne, które będą wracać jak zły szeląg na kartach Pisma Świętego później, ale w tym momencie właściwie ważą się losy całego narodu, bo ci Amalekici, którzy stanęli na ich drodze, mogą przyprawić o spustoszenie całe to zgromadzenie Izraela. I co? Mojżesz powiada, ja idę na górę, będę się modlił, natomiast ty, Jozue, ty działaj, rób to, co umiesz najlepiej. Modlitwa i działanie. To jakby dwa wątki. Ale jest jeszcze trzeci w całej tej opowieści. Zobaczcie, że kiedy Mojżesz tak bardzo, powiedziałbym wymownie, podniósł ręce ku górze w geście spraszającym łaskę, Bożą opiekę, wówczas zaczęły mu tam ręce mdleć po jakimś czasie. Kto mu natychmiast przyszedł z pomocą? Wszyscy, którzy byli w pobliżu. I to jest też wątek nie do przecenienia, bo w modlitwie nie chodzi tylko o to, żeby być samemu. Nieraz nam nie przyjdzie do głowy, żeby poprosić kogoś o modlitwę, bo to może wyglądać na nieco dziwne albo takie, no jakby to powiedzieć, świętoszkowate. Nie. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy takiego wsparcia, może czasem sami nie damy rady. Więc ci, którzy są dookoła, to ich wstawiennictwo jest nie bez znaczenia. Zobaczcie, co robi Kościół za każdym razem, kiedy sprawuje Eucharystię. Po kazaniu, w niedzielę także po credo, następuje tak zwana modlitwa wiernych, czyli modlitwa wstawiennicza. My się modlimy wspólnie w różnych sprawach, które dotyczą Kościoła. To jest nie bez znaczenia, ta modlitwa osób, które stoją z boku, ale również nie bez znaczenia jest działanie, czyli modlitwa i działanie. Gdyby ktoś ograniczył się jedynie do modlitwy, powstrzymał od działania, no cóż, pewnie nie tędy droga. Ale jest jeszcze coś, co decyduje być może o tym, czy modlitwa będzie wysłuchana, czy nie. Chodzi o pewną formację duchową. Święty Paweł mówi dzisiaj do Tymoteusza w drugim czytaniu, żeby nastawał w porę i nie w porę, żeby głosił słowo, korygował w oparciu o Pismo Święte, które zna od lat niemowlęcych. Mówi, że Pismo Święte jest takim fantastycznym punktem odniesienia do tego, żeby właśnie wprowadzać korektę postaw, pouczać, jakby wprowadzać na właściwą drogę. Ale i tak zasadą pozostaje, że wszystko, co się dzieje w tym sensie, ma służyć takiej formacji duchowej. Innymi słowy, my możemy czasem prosić o jakieś rzeczy i ich nie otrzymujemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie przełknąć tych łask, o które prosimy. Gdyby na przykład ktoś w wyniku nałogu postradał rodzinę, czyli oddawał się nałogowi, strasznie uprzykrzał życie rodzinie, przyprawiał o niezłe cierpienia. Rodzina odeszła od niego, został sam i on teraz modliłby się usilnie, nawet inne osoby angażował do modlitwy o to, by rodzina wróciła do niego. To nie tędy droga. Raczej trzeba by się najpierw skupić na sobie, na tej formacji wewnętrznej, uformować siebie, bo gdyby Bóg wysłuchał tej modlitwy, on znowu przyprawiłby o cierpienie tę swoją nieszczęsną rodzinę. Więc
modlitwa przede wszystkim w kierunku formacji jego powinna pójść, by rzeczywiście mógł przyswoić całe to dobro, o które prosi. Być może właśnie czasem tak się dzieje, że my nie mamy tej formacji, albo prosimy o rzeczy, co do których no, nie jesteśmy na nie gotowi. To jest za duże dla nas. Nie skonsumowalibyśmy takiej łaski, o którą prosimy. Dlatego Bóg w swoim miłosierdziu raczej nam jej nie daje, żeby nasze życie jeszcze bardziej się nie skomplikowało. Co wobec tego? Właśnie. Formacja wewnętrzna, czyli budowanie w sobie, dojrzewanie do tego, o czym mówi również Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Budowanie w sobie większej jeszcze relacji z Jezusem, jeszcze większej wiary, tak by osiągnąć taki stopień dojrzałości, który, jakby to powiedzieć, nie powstrzyma strumienia łask, tylko, że tak powiem, zaprosi go do naszego życia. Życzę Wam, kochani, Wam i sobie, żebyśmy mogli tego rodzaju łaskami po prostu opływać w tego rodzaju łaski, czyli byśmy umieli się modlić natrętnie, bez patrzenia na to, co inni powiedzą, prosić innych o modlitwę, nie powstrzymywać się od działania, no i wreszcie byśmy również skupili się na tym wewnętrznym takim urządzeniu swojego wnętrza, takim uporządkowaniu się, takim dojrzewaniu ku jeszcze głębszej relacji z naszym Panem. Bo tutaj jest cały klucz, gdy chodzi o wszystko to, o co prosimy. Serdecznie pozdrawiam z tego pięknego lasu, ksiądz Dariusz Iwański.